Pierwszy raz spotkałem księdza arcybiskupa, metropolitę krakowskiego w roku 1971, kiedy to z grupą alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, a wtedy byłem właśnie w Seminarium Warszawskim, z Warszawy udaliśmy się do Gniezna na uroczystości świętowojciechowe. Była to msza święta w katedrze gnieźnieńskiej oraz uroczysta procesja. I tam to, co utkwiło mi w pamięci, to widok księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i po jego prawej stronie księdza kardynała Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego, kiedy razem, wspólnie, zgodnie szli w tej procesji i jeden i drugi trzymali w ręku kwiaty. Zrobiłem nawet zdjęcie, które zachowało się bardzo długo, ale kilka lat temu było bardzo dobrej jakości, czarno-białej, byłem zawsze z tego zdjęcia bardzo dumny, natomiast pożyczyłem je do jakiejś redakcji, bo nie w tym natłoku zajęć wyszło mi z głowy, do której już nigdy do mnie nie wróciło. Ale to zdjęcie było bardzo wymowne, ukazywało dwóch wtedy najbardziej znaczących ludzi w Kościele katolickim w Polsce na początku właśnie lat 70. i widać było wyraźnie, że przywódcą, głową Kościoła w Polsce jest kardynał Stefan Wyszyński, a kardynał Karol Wojtyła, jeszcze wtedy młody, no bo przecież nieco ponad 50 lat, więc w sile wieku towarzyszył prymasowi tysiąclecia. To było moje pierwsze wspomnienie, bardzo mi zapadło w pamięć i pozostaje we mnie do dzisiaj. Absolutnie niezwykłe spotkanie obu tych wielkich ludzi Kościoła miało miejsce tuż przed rozpoczęciem konklawy. Mianowicie na obiad do tego Papieskiego Instytutu Polskiego zapewne kardynał Stefan Wyszyński zaprosił metropolitę krakowskiego. Na tym obiedzie, to było bodaj w piątek, przed pójściem na konklawę, na tym obiedzie była tylko nieliczna grupa księży studiujących w Rzymie, dlatego że rok akademicki w Wiecznym Mieście rozpoczynał się wtedy nieco później niż początek października. Było więc stosunkowo mało księży. Byli zwłaszcza ci, którzy, tak jak ja, przybyli do Rzymu zupełnie niedawno. I obiad przebiegał bardzo spokojnie, w takiej dość podniosłej atmosferze. Natomiast pod koniec obiadu kardynał Stefan Wyszyński wstał i rozpoczął takie krótkie przemówienie. Właściwie mówił do nas, ale odnosiłem wrażenie, że jakby mówił to bardziej do samego siebie, jak gdyby prowadził jakieś wewnętrzne rozważanie. I pamiętam bardzo dobrze niektóre wątki tego właśnie przemówienia, kiedy to wielki prymas tysiąclecia mówił, że oto Jan Paweł I zmarł, trzeba będzie dokonać wyboru nowego papieża. I streszczając wszystko, co powiedział, powiedział, że papież, którego kardynałowie wkrótce wybiorą, to będzie Jan Paweł II. I wyjaśniał, że Jan Paweł I nawiązał do dzieła dwóch swoich poprzedników, Jana XXIII i Pawła VI. Dodawał, że Jan XXIII zwołał II Sobór Watykański, natomiast Paweł VI go kontynuował i zakończył. A więc byli to papieże w pełni soborowi. I Jan Paweł I miał to dzieło soborowe rozwijać, podjąć, kontynuować. Ponieważ stało się inaczej, wobec tego potrzebny jest ktoś, kto będzie następcą Jana Pawła I i w oczywisty sposób nasuwa się tutaj skojarzenie z Janem Pawłem II. Trwało dość długo to przemówienie, było bardzo serdeczne i jednocześnie powiedziałbym bardzo takie historyczno-teologiczne. Kardynał Karol Wojtyła siedział obok. Widziałem, jak coraz bardziej, jeżeli wolno opisać jego gesty, to coraz bardziej jakby pogrążał się w sobie, siedział z założonymi rękami, nogi gdzieś tam miał daleko pod stołem, głowę miał spuszczoną i cały czas słuchał. Oczywiście kardynał Wyszyński nie powiedział, że Jan Paweł II siedzi obok. Tego absolutnie nie było. To nie było jakieś takie proroctwo wskazujące na kardynała Karola Wojtyłę. Tylko to, można by powiedzieć, był zarys, szkic pojmowania, rozumienia, postrzegania przyszłego papieża przez wielkiego prymasa tysiąclecia. I kiedy ksiądz prymas skończył, nie było ani żadnych oklasków, ani żadnej dyskusji, tylko w pewnym momencie, po takiej chwili milczenia, ksiądz prymas powiedział: no to chodźmy. I wstali obaj i pamiętam, jak obaj udali się do windy z podziemi tego właśnie instytutu i pojechali na pierwsze piętro, tam gdzie było mieszkanie księdza prymasa Wyszyńskiego. I dopiero zobaczyłem kardynała Wojtyłę już jako Jana Pawła II, natomiast nazajutrz po wyborze wrócił do instytutu ksiądz prymas i oczywiście mocno przejęty i mocno poruszony. Ale mi została właśnie głęboko w pamięci ta chwila podczas obiadu, gdy prymas Wyszyński ukazywał zarysy przyszłego pontyfikatu. Są takie słowa już wybranego Jana Pawła II do księdza kardynała Wyszyńskiego, do prymasa tysiąclecia, że nie byłoby tego polskiego papieża, gdyby nie twoja wiara, gdyby nie twoje poświęcenie, gdyby nie twoje, księże kardynale, cały czas posługi biskupiej w Polsce i ten okres Kościoła. Czy można powiedzieć o księże kardynale Wyszyńskim jako o pewnym promotorze nowego papieża, jako kimś, kto był kluczowy dla tego pontyfikatu, dla jego początku, dla wyboru? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że Pan Bóg sprawił, że miałem bardzo wiele szczęścia w związku z początkiem tego pontyfikatu. To, czego mi zabrakło, to na bieżąco czynienie, zapisywanie tych obserwacji, które miałem i tego, co przeżywałem. Później próbowałem część tego utrwalić, jest to utrwalone, zresztą dzięki temu możemy teraz po wielu latach o tym rozmawiać. Zanim te słowa Jana Pawła II pojawiły się pod adresem wielkiego prymasa tysiąclecia, to byłem na placu Świętego Piotra i to bardzo blisko w dniu intronizacji, w dniu rozpoczęcia pontyfikatu, w niedzielę 22 października i tam również patrzyłem na wielkiego prymasa tysiąclecia. Ja byłem bardzo i jestem nadal związany i przywiązany do niego, bardzo mu wdzięczny, zawdzięczam mu po prostu swoje kapłaństwo. I dlatego zawsze bacznie patrzyłem na to, co się dzieje i on stanowił dla mnie, jeżeli tak można powiedzieć, swoiste okno do pojmowania i postrzegania Kościoła. Więc myślę, że bardzo wiele wydarzyło się podczas tej mszy świętej intronizacyjnej. Są oczywiście rejestry telewizyjne, które nam przekazują ten obraz i myślę, że ten obraz jest niesłychanie istotny, niesłychanie ważny. Nie wolno o nim zapomnieć, kiedy to kardynał Wyszyński podchodził, żeby złożyć homagium i wtedy nowo wybrany Jan Paweł II wstał i są w takim geście, który został bodaj najlepiej wyrażony w pomniku, który znajduje się na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To był zupełnie nietypowy gest, bo normalna postawa homagium wygląda inaczej. Ależ prawda? Oczywiście, że tak. Postawa innych kardynałów i zachowanie Ojca Świętego względem innych kardynałów też wyglądało zupełnie inaczej. Tak przyjmował to homagium bardzo spokojnie, można by powiedzieć, bez żadnej wyniosłości, z ogromną pokorą, ale tutaj ten wybuch pokory, wybuch świadomości tego, kim jest ten, który przychodził to homagium złożyć, był niezwykle widoczny. Dla mnie było to bardzo poruszające. Pamiętam, że byłem tego dnia dumny. To znaczy byłem dumny z wielkiego prymasa tysiąclecia i z Jana Pawła II. Czułem ich wzajemną bliskość i byłem bardzo dumny z tego, że widać było nie tylko wzajemną więź, ale również świadomość papieża, że to, co się właśnie wydarzyło, nie jest przypadkiem. Muszę panu powiedzieć, również podzielić się wspomnieniem, które jest bardzo intymne, bardzo osobiste. Mówiłem o tym raz i drugi, wtedy, kiedy był nastrój ku temu, ale jest to wspomnienie, że tak powiem, które głęboko zapadło mi w serce. Mianowicie tego właśnie dnia, po tej mszy świętej intronizacyjnej, późnym popołudniem, spotkałem księdza kardynała Wyszyńskiego w Papieskim Instytucie Polskim. Bodaj wracał wtedy z Watykanu, być może z obiadu, czy z jakiejś rozmowy z papieżem, tego nie wiem, ale wracał, był głęboko poruszony i głęboko zamyślony. I zwrócił na mnie uwagę i wdaliśmy się w taką małą rozmowę, którą ja zapoczątkowałem. Mianowicie powiedziałem mniej więcej tak, trudno mi to powtórzyć dokładnie, ale powiedziałem, że dzisiaj eminencja na pewno czuje się w jakiś sposób spełniony. Prymas mówi, co masz na myśli, o co ci chodzi? Mówię to, że dzisiaj eminencja pewnie czuje się tak jak Jan Chrzciciel, że dokonało się coś ważnego, prawda? I zamyka się pewien rozdział i rozpoczyna się coś nowego. I prymas popatrzył na mnie tak badawczo, mówi, tak myślisz? Mówię, tak. I powiedział coś takiego, co potwierdzało tę intuicję i co było zakończone słowami, że to czas już na mnie. To znaczy poczuł się w pełni spełniony. I dopiero teraz możemy przejść do słów, które Pan powiedział. One padły, pojawiły się, zostały powiedziane przez Jana Pawła II nazajutrz, 23 października i też byłem na tej audiencji. Pamiętam, że byłem w drugim rzędzie, więc bardzo blisko tego podium, na którym siedział papież, a także kardynał Stefan Wyszyński, a byłem tam dzięki właśnie kardynałowi, który zadbał, żeby tam jakieś kilka miejsc było i właśnie na początku tej audiencji, ponieważ byłem tam bardzo blisko, no to miałem to bardzo, bardzo bliskie miejsce. I gdy ta słowa się... Zapytam, to była audiencja dla Polaków? Dla Polaków, oczywiście, audiencja dla Polaków. Oczywiście entuzjazm był ogromny. Polacy, każdy z Polaków, prawie każdy, może lepiej, przedstawiał się jako ojciec tego pontyfikatu i twórca, prawda, tego, co się wydarzyło, dlatego, że to był nastrój, był niezwykle podniosły, a jednocześnie znalazło się bardzo wielu takich, którzy w tym kontekście przypominali swoje zasługi, swoje miejsce, czasami było to no wręcz zabawne, ja bym powiedział, ale było też wielu takich, którzy traktowali to wszystko z należytą powagą i właśnie w tej atmosferze takiej podniosłości było bardzo wiele łez, zwłaszcza ludzi prostych. Papież zwrócił się do kardynała Wyszyńskiego i powiedział te słowa, które pamiętamy, mianowicie nie byłoby na tej stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie twoja. I tu papież wskazał na wiarę, na nadzieję, na przywiązanie do Jasnej Góry i na cały ten okres w historii naszej ojczyzny, który jest związany z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Papież wypowiedział te słowa bardzo od serca i bardzo prawdziwie. Wydaje mi się, patrząc z perspektywy wielu lat, że te słowa poszły w dużej mierze w niepamięć, że one są niechętnie przypominane, że niechętnie do nich wracamy, a one w gruncie rzeczy stanowią klucz do tego pontyfikatu. Jestem osobiście przekonany, że nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka bez wielkiego prymasa tysiąclecia. Że prymas tysiąclecia przygotował glebę, tę glebę uprawiał i na tej uprawionej przez niego przez wiele lat także swoim cierpieniem glebie wyrósł ten pontyfikat. Myślę, że świadomość tego wśród Polaków jest za mała i że zamiast tę świadomość pogłębiać, to coraz bardziej się od tego oddalamy. Tymczasem właśnie te słowa to jest nie tylko klucz do pontyfikatu, ale to jest również klucz do zrozumienia i do przedstawiania całej powojennej, po II wojnie światowej, historii naszej ojczyzny. Dlatego, że w tym kluczu należy odczytywać osobę kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego dzieło, jego posłannictwo, to, czego dla Polski i Polaków dokonał, oraz to, jak to, co działo się wówczas w Polsce, było odbierane i przeżywane w całym Kościele katolickim i właśnie to przesądziło o wyborze, wzgląd na to przesądził o wyborze Jana Pawła II. 16 października, to znaczy podczas gdy trwało konklawę, miałem już wykłady w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i były to wykłady z języka hebrajskiego i greckiego. Mieliśmy tylko 1 godzinę hebrajskiego, 1 godzinę greckiego dziennie, ale mówię tylko z przekąsem, dlatego że aby można było nadążyć za intensywnością tych wykładów, trzeba było siedzieć 2-3 godziny nad każdym z tych języków tego samego dnia, bo nazajutrz był ten sam cykl. Wobec tego ja należałem, ponieważ byłem jedynym, który studentem z Polski, kapłanem, który rozpoczynał studia na Biblikum w tym czasie, to należałem do tych bardzo, bardzo nielicznych, którzy już musieli chodzić na wykłady i musieli się intensywnie uczyć. Po obiedzie, czyli gdzieś koło godziny 14, włączyłem radio, miałem u siebie w pokoju radio, nasłuchując wiadomości o wyborze, ewentualnie czy o tym dymie, prawda, biały, czarny i tak dalej. No więc wiadomości były, że nic się nie dzieje. Potem o 15 nadal nic się nie dzieje, o 16 nic się nie dzieje, a później zrobiło się na korytarzu, na którym mieszkałem, jakieś poruszenie. Pytam któregoś z kolegów, no i mówią, że sprawozdawcy radiowi, bo to i oni radia słuchali, telewizor nie był, tam był tylko jeden, jedyny telewizor na dole, że zaczyna się jakieś poruszenie i zeszliśmy wszyscy na dół do takiej sali telewizyjnej i zaczęliśmy oglądać na żywo transmisję telewizyjną z placu Świętego Piotra. I komentator opowiada ogień biały, znaczy dym biały, dym czarny. Miał z tym kłopoty, bo dzień był bardzo słoneczny, prawda, nie bardzo to było wiadomo, zwłaszcza w telewizorze. I ja siedziałem obok księdza prałata Hieronima Goździewicza, sekretarza prymasa tysiąclecia. Siedząc koło księdza prałata, ksiądz prałat komentował, też snuł domysły, kto ewentualnie zostanie papieżem i tam pojawiały się 2-3 nazwiska włoskich kardynałów. I w pewnym momencie komentator oświadczył, że dym jednak jest biały. I wtedy wszyscy moi koledzy podnieśli się, ja też chciałem się podnieść, żeby pójść na plac Świętego Piotra, bo jest to tylko 15 minut na piechotę. A ksiądz prałat Goździewicz wziął mnie za rękę i mówi, ty nigdzie nie chodź, bo ja nie umiem wyłączyć telewizora. Bo telewizor był na pilota, a w Polsce jeszcze wtedy takich telewizorów nie było. I w ten sposób zostaliśmy we dwóch. I dalszy ciąg tej transmisji oglądaliśmy w telewizorze, natomiast wszyscy pozostali poszli na plac Świętego Piotra. I po jakimś tam dłuższym czasie, to trwało jednak dość długo, przynajmniej tak mi się to kojarzy, widzimy kardynała Feliciego, który wychodzi, Annuntio vobis Gaudium Magnum, i gdy powiedział imię Karol, kardynał rzymskiego kościoła Wojtyła, to ksiądz prałat Goździewicz mówi do mnie, oto teraz dziwisz, daleko zajdzie. I to była pierwsza reakcja na nowy pontyfikat. Prorocka, nawiasem mówiąc, patrząc już z perspektywy czasu. Opowiadałem o tym również księdzu kardynałowi Dziwiszowi i był tym rozbawiony i poruszany i zaskoczony. Więc to była pierwsza reakcja. Ja wtedy po tych słowach udałem się na plac Świętego Piotra, bo tam jeszcze przygotowania do wyjścia papieża trwały i kiedy dotarłem, zaczekałem jeszcze trochę i na balkonie w lodzi w Bazyliki Świętego Piotra ukazał się Jan Paweł II, kardynał Wyszyński. Więc mówię o tych słowach księdza prałata Goździewicza dlatego, że w nich wyraża się taki swój punkt widzenia zależący od funkcji, od stanowiska, od tego, co człowiek pełni. I ja myślę, że te słowa są doskonałą ilustracją tego, co się wtedy, nie wiem co w Polsce się działo, ale co się wtedy w Rzymie działo. Każdy, którego znałem, zachwycał się wyborem Jana Pawła II, ale jednocześnie próbował to przełożyć na własną teraźniejszość i przyszłość. Proszę pamiętać, że ja byłem, jeżeli tak można powiedzieć, z papieżem, nie z samym papieżem, tylko z tym, co się wydarzyło, oswojony, dlatego że od października do czerwca, czyli przez dobre pół roku, będąc w Rzymie, no, bardzo żywo obserwowałem to, co się dzieje. Byłem tym zainteresowany, byłem wielokrotnie na placu Świętego Piotra czy na audiencjach papieskich, więc oczywiście nigdy jakoś tak bardzo blisko, bo nigdy o to nie zabiegałem, nie przychodziło mi to nigdy do głowy. Natomiast bardzo żywo się tym interesowałem. To moje zainteresowanie nawet wzrosło, to też jest okoliczność zapewne ciekawa, wzrosło późną wiosną, tuż właśnie przed przyjazdem na pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, w związku z filatelistyką i moimi filatelistycznymi zainteresowaniami. Otóż ja dużo wcześniej, właściwie od młodości, zbierałem, czy od dzieciństwa, a potem to się profilowało, zbierałem znaczki pocztowe i wśród tych znaczków zbierałem znaczki z tematyką biblijną. A więc wszystko, co wiąże się z Biblią, jeszcze wtedy nie było to ustawione, tak jak to później ustawiłem wyłącznie na Stary Testament. Wobec tego od czasu do czasu, kiedy miałem parę tysięcy lirów, a wtedy dolar miał 700 lirów, więc kilka tysięcy lirów to było kilka dolarów, kiedy miałem jakieś takie pieniądze, to przeznaczałem to na swoje hobby. Chodziłem do sklepu filatelistycznego i ten właściciel tego sklepu doskonale wiedział, że moje możliwości, bo wiedział, że jestem Polakiem, że możliwości finansowe są znikome. Wobec tego wybierał mi tam rzeczy tańsze, a też bardzo często opuszczał cenę i powiedzmy dawał, bo widział, że mnie to żywo interesuje. W maju, na krótko przed wyjazdem do Polski, poszedłem do niego raz jeszcze i on mi pokazuje serię trzech znaczków pocztowych. To była seria znaczków Dominikany i na tych znaczkach widać jest Jezusa dźwigającego krzyż, ukrzyżowanie, bo te znaczki upamiętniały Wielki Tydzień 1979 roku i na trzecim znaczku był papież udzielający błogosławieństwa Urbi et Orbi. Ale nie była to fotografia papieża, dlatego że znaczki były wydane w Wielkim Tygodniu i papież jeszcze Wielkanocy nie przeżywał. Więc pytam go o cenę. On mówi, że 500 lirów, więc prawie dolara. Dla mnie, dzisiaj to brzmi pewnie dziwnie, ale dla mnie to były duże pieniądze, bo moje miesięczne stypendium wynosiło 8 tysięcy lirów. Stypendium, oprócz jedzenia, miałem jedzenie, spanie i zapewnione, a to 8 tysięcy kieszonkowe. Więc te 500 lirów nie było wcale tak mało. Więc mówię jemu, że nie jestem zainteresowany, bo ja zbieram Stary Testament, a tutaj jest Nowy Testament. Dźwiganie krzyża, ukrzyżowanie Jezusa. A on mówi do mnie, ale przecież tutaj jest wasz papież. Wasz, powiedział. To znaczy w sensie Polski. Ja mówię, no jest, dlatego że ten znaczek upamiętniał jednocześnie w jakiś sposób wizytę Jana Pawła II w Ameryce Środkowej. Więc mówi, tu jest wasz papież. Ja mówię, no tak, ale ja zbieram Stary Testament. To mówi, to kupujesz? No nie. No to je sobie weź. I w ten sposób Ten człowiek zapoczątkował mój kolejny zbiór, mianowicie Jan Paweł II na znaczkach pocztowych, któremu jestem wierny do dzisiaj i mogę powiedzieć, że mam całość filatelistycznej dokumentacji tego pontyfikatu od strony znaczków i pochodnych wobec znaczka pocztowego form wydawniczych. Tak się to oficjalnie mówi. Ja pojechałem do Izraela w lipcu, na początku lipca, dokładnie 5 lipca wyjechałem do Bukaresztu, a nazajutrz poleciałem do Tel Awiwu w lipiec 1979 i byłem tam 2 semestry, to znaczy semestr letni w okresie lata, kiedy normalnie wykładów nie ma, i następnie semestr jesienny, i wróciłem w lutym 1980 roku, wróciłem do Rzymu dalej, żeby kontynuować studia biblijne. Więc 80 rok byłem w Rzymie, potem wakacje. Podczas wakacji w 1980 roku, kiedy rodziła się Solidarność i tak dalej, odbyłem taką podróż studyjną po Grecji śladami świętego Pawła. Pamiętam, jak w Atenach zwłaszcza, ale nie tylko w Atenach, w gazetach, jak ludzie bardzo interesowali się tym, co działo się w Polsce. Polska była na pierwszych miejscach. I powiedzmy sobie, w Grecji świadomość, że papieżem jest Polak, była znikoma, bo Grecja jest prawosławna i tam specjalnego takiego nastawienia w tym kierunku nie było. Natomiast jeżeli chodzi o Solidarność i o to, co się w Polsce działo, było to na pierwszym planie. Następnie jesienią 1980 roku i wiosną znów byłem 81. Znów byłem w Rzymie i zamach na życie Jana Pawła II zastał mnie podczas wykładów. Mieliśmy wykłady po południu i wykład przebiegał tak sobie normalnie, dość, ja bym powiedział, ospale, bo to był 13 maja, ciepło, robi się wiosennie. Więc tak siedzieliśmy sobie, zresztą nie był to specjalnie porywający wykładowca, tak żeśmy sobie siedzieli i nagle do sali wszedł, wbiegł, wtargnął ojciec Stanislas Lyonnet, Francuz, jezuita, wielki przyjaciel Polaków, i wiedząc, że tam na wykładzie jest kilku Polaków, mówi: papieża wam zabili. Wam, to cały czas to wam się pojawiło. No i wykład został przerwany i ja udałem się do Instytutu Polskiego, tam gdzie mieszkałem. Ta droga zajmowała takim szybkim marszem 17 minut. Miałem to przez całe lata opracowane. Natomiast szybciej, to pewnie to było tego dnia, było znacznie szybciej. I kiedy dotarłem do mojego ówczesnego domu, dowiedziałem się, że jednak papież żyje i że to jest bardzo ranny. I że trwają właśnie wysiłki, by ocalić życie i zdrowie papieża. Oczywiście bardzo żeśmy to obserwowali, a jednocześnie docierały do nas głosy, że zdrowie księdza prymasa, stan zdrowia się pogarsza. Ja muszę powiedzieć, ja osobiście, wiedząc już, że papież zamach przeżył, byłem jakoś spokojny co do jego przyszłości. Natomiast byłem bardzo poruszony tym, że stan zdrowia księdza prymasa się pogarsza. Wreszcie 28 maja 1981 roku rano, gdzieś koło godziny 8, tuż po mszy świętej na śniadaniu, rektor Instytutu, ksiądz Franciszek Mączyński, oznajmił, że ksiądz prymas nie żyje. Pierwsze, co zrobiłem, to udałem się do lotu w Rzymie, tam, gdzie wystawiano bilety, i na popołudnie miałem już bilet do Warszawy. Oczywiście potem poruszenie było znacznie większe, już na samolot bilet nie można było kupić, bo było dużo chętnych, ale byłem jednym z pierwszych, który ten bilet kupił w powrotne strony i przyjechałem do Polski na pogrzeb księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Muszę powiedzieć, że dla mnie to, co wtedy przeżywałem, to jak przeżywałem, no było na pierwszym planie. Później jakby Też bardzo ważnym momentem, kiedy Jan Paweł II bardzo wyraźnie wspominał księdza prymasa, była druga pielgrzymka do Polski, 1983 rok i wizyta u grobu w Archikatedrze Warszawskiej. Czy ksiądz profesor ma z tego czasu jakieś wspomnienia? Tak, ale nie mogło być inaczej. To nie było nic niezwykłego, dlatego że pamięć o księdzu prymasie, wielkim prymasie tysiąclecia była bardzo żywa, była dominująca. Oczywiście radość z pontyfikatu wielka, także w Warszawie wielka, prawda, ale z drugiej strony no, trudno sobie wyobrazić przybycie Ojca Świętego do Polski i brak nawiązań do śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwłaszcza w katedrze Świętego Jana i w sąsiedztwie grobu wielkiego prymasa tysiąclecia. Więc tu mi się wydaje, że no, nie mamy do czynienia z czymś jakimś takim absolutnie nieoczekiwanym, ja bym powiedział nawet więcej, że być może należało się spodziewać, że ta sylwetka, osoba, dokonania, osiągnięcia wielkiego prymasa tysiąclecia tu, w Polsce, w Warszawie, w katedrze Świętego Jana, męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela, że mogły być wyeksponowane, podkreślone, uwypuklone jeszcze mocniej. No ale otrzymaliśmy to, co otrzymaliśmy. Ja zresztą panu powiem szczerze, bo powtarzam to raz i drugi, że wydaje mi się, w mojej ocenie, ta ocena jest subiektywna, nie wszyscy muszą się z nią zgadzać. Natomiast w mojej ocenie, w nauczaniu Jana Pawła II, w jego wystąpieniach, w jego przemówieniach było za mało nawiązań do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówię tutaj nie tylko o tym, co działo się w Rzymie, ale o licznych papieskich podróżach i o licznych sytuacjach w różnych rejonach świata, gdzie sytuacja społeczno-polityczna była pod wieloma względami podobna do tej, jaka miała miejsce w Polsce, gdzie również byli wielcy bohaterowie wiary, ale gdzie zdarzało się, że w niektórych rejonach tych wielkich bohaterów wiary zabrakło. I myślę, że obecność Jana Pawła II w tak wielu państwach, w tak wielu miejscach i miastach, w tak wielu kontekstach społecznych, politycznych, ekonomicznych, kościelnych, że ta obecność powinna była, takie jest moje odczucie, bardziej dowartościować prymasa tysiąclecia i mówić o nim. Mówić o nim w rozmaitych częściach świata, co byłoby na przedłużeniu tych słów, które zostały wypowiedziane podczas audiencji dla Polaków. Tymczasem ta świadomość, która jest coraz mniejsza wśród Polaków, jest dzisiaj po latach bodaj żadna w świecie. Kiedy przybyłem do Rzymu, a udawałem się do Rzymu pierwszy raz jadąc przez Holandię i przez Francję, to znowu osobna przygoda po drodze między Holandią a Francją przez Belgię. I spotykałem wielu ludzi, bo śmierć Pawła VI została mnie w Holandii. Spotykałem bardzo wielu ludzi. Gdy powiedziałem, w Belgii, w Holandii było to mniej widoczne, ale powiedziałem w Belgii, że jestem Polakiem. A, Wyszyński. Dojechałem do Paryża, zatrzymałem się tam w seminarium polskim. I po drodze też zatrzymywałem się na przykład na stacji benzynowej. Tam widok Polaków nie był wcale taki częsty. A, Poloni, Wyszyński. Ledwo przejechałem do Włoch, gdzieś tam w okolicach Mediolanu, Turynu. Polonia, Wyszyński. To było nagminne, powszechne, wszędzie, prawda? Do 16 października Wyszyński było na ustach katolików. Potem oczywiście to i zrozumiałe. To pierwsze miejsce zajął Jan Paweł II, to miejsce kardynała Wyszyńskiego, ale myślę, że można byłoby zrobić znacznie więcej, żeby na drugim planie bardziej wyraziście pozostał kardynał Wyszyński. Ja znam pielgrzymki papieskie dosyć dobrze, myślę ponadprzeciętnie, z powodu właśnie filatelistyki. dlatego że te znaczki pocztowe i rozmaite pocztowe formy wydawnicze to dokumentują. Ja to wiele razy przeglądałem, patrzyłem i przeżywam te pielgrzymki również pod tym kątem. To znaczy patrzę, jak w poszczególnych krajach i państwach, jaka była percepcja danej pielgrzymki, na co zwracano uwagę. Bo tu znaczek pocztowy i te pocztowe, wydawnicze formy, one są doskonałym, jeżeli tak można powiedzieć, narzędziem do ukazania pewnej wrażliwości. Jeżeli chodzi o wszystkie pielgrzymki, to najbardziej śledziłem, a nawet w Telewizji Polskiej komentowałem, z tym, że komentowałem ze studia, pielgrzymkę Ojca Świętego, jego obecność na Synaju w klasztorze Świętej Katarzyny, więc jego obecność w Egipcie, w Jordanii, w Izraelu, w autonomii palestyńskiej oraz w innych krajach biblijnych, Syria, Malta, Cypr, Turcja oczywiście wcześniej. To były wszystko miejsca, które uważnie obserwowałem i nauczanie mnie interesowało. Nie interesowały mnie specjalnie reakcje ludzi, bo one wszędzie są jednakowe, czy prawie jednakowe, ale zwracałem uwagę na to, co papież wskazuje i to, co mnie uderzało, poruszało i myślę, że odmieniło mój sposób również czytania Pisma Świętego, to papieskie wskazania na geografię biblijną. Otóż w moim całym wykształceniu i w całej edukacji biblijnej była eksponowana historia biblijna. To, co się wydarzyło, osoby, postacie, daty. Natomiast papież swoją obecnością w różnych miejscach wskazywał na elementy geografii biblijnej. I to było bardzo pouczające i bardzo ważne. Myślę, że to znacznie ożywiło również zjawisko pielgrzymowania na całym świecie. Dlatego, że ludzie sobie uświadomili, przede wszystkim chrześcijanie, ale nie tylko, że Biblia to nie jest taka książka jak powieść o czerwonym kapturku, tylko ten czerwony kapturek może być w każdym lesie, natomiast jeżeli chodzi o Biblię, to ona ma swoje konkretne odniesienia geograficzne i topograficzne. Wydaje mi się, że to jest ogromna spuścizna pontyfikatu Jana Pawła II, która nam pozostała jako dorobek przygotowań i przeżywania wielkiego jubileuszu roku 2000. Tutaj też dużą rolę odegrał list o pielgrzymowaniu do miejsc świętych ogłoszony przez papieża 29 czerwca 1999 roku. Więc to są bardzo ważne rzeczy. Natomiast takich konkretnych przeżyć to w niektórych wypadkach skutki konkretnych wydarzeń, które miały miejsce podczas papieskich pielgrzymek, były dla mnie zaskakujące. Dam panu jeden przykład, który dotyczy Ziemi Świętej. Otóż od 1992 roku prowadziłem dość systematycznie, 3-4 razy w roku, pielgrzymki Polaków do Ziemi Świętej. Oczywiście elementem, takim składnikiem nieodłącznym każdej pielgrzymki była obecność pod ścianą płaczu, którą Żydzi nazywają teraz Kotel Hamarawi, czyli mur zachodni. Udawaliśmy się tam i oczywiście wierni, przygotowani odpowiednio, wiedząc co to jest, bo trzeba było to wcześniej objaśnić, patrzyli na tę ścianę płaczu, robili sobie zdjęcia, prawda, przeżywali to każdy na swój sposób. W roku 2000 odbyła się pielgrzymka Jana Pawła II. Pielgrzymowanie od jesieni ustało, bo była intifada i przez około 2-3 lata właściwie pielgrzymek do Ziemi Świętej nie było. A kiedy one się odrodziły od roku 2003-2004, zauważyłem nową jakość w podejściu i przeżywaniu tego, co się działo pod ścianą płaczu. Mianowicie wielu wiernych przywoziło z Polski karteczki z rozmaitymi intencjami, chcąc je umieszczać między kamieniami ściany płaczu. Ja byłem tym zaskoczony, dlatego że nigdy przedtem nie było. No i pytam, jaka jest treść tych karteczek. Oczywiście dyskretnie, nie po to, żeby znać szczegóły, tylko dlaczego chcą to robić. Ano są tam prośby, intencje. No ale dlaczego chce pani to, czy pan to włożyć? Konkretnie, prawda, tutaj. No bo to papież tak robił. No ale wie pani, co papież wkładał tutaj w te szpary między kamieniami? No na pewno jakieś prośby. Więc ja też mam prośby, i wnuk ma prośby, i córka ma prośby, i ktoś tam, sąsiad dał mi prośby. Więc wydaje mi się, że w wielu przypadkach zabrakło należytego pogłębienia pewnych gestów papieża, nie mówiąc już o słowach papieża. Że tak jak w tym przypadku nastąpiła pewna dezorientacja, której prostowanie jest, można by powiedzieć, dalekie od luksusu i bardzo trudne. Bo gdy się powie tym samym wiernym, że papież pozostawił tam karteczkę z treścią modlitwy zanoszonej w środę popielcową, w dzień przebłagania, w wielkim jubileuszu roku 2000, no to sprawa się trochę zmienia. I kiedy się im powie, to widać wyraźną konsternację. Że prawda, że to myśmy myśleli, że to było co innego, bo nam albo ksiądz, albo ktoś inny mówił, że to były takie prośby, takie jak intencje, które się prawda, podaje. Więc myślę, że gdyby tak szczerze dopatrywać się rozmaitych ubocznych skutków papieskich pielgrzymek w różnych rejonach świata, no to dopatrzymy się ich niemało i to bardzo zaskakujących. W moim odczuciu w pontyfikacie Jana Pawła II były dwa zasadnicze aspekty: verba et gesta, słowa i czyny. Czyny, znaczy pewne zachowania, pewne gesty, one zawsze albo na ogół domagają się pewnej interpretacji. To znaczy interpretacji samego tego podmiotu tych czynów, albo, tak jak w tym przypadku, interpretacji ze strony otoczenia czy magisterium Kościoła. Bez tej interpretacji każdy może przyłożyć do tego czynu jakąś interpretację, która bardziej odsłania, co jest w nim, niż to, o co chodziło papieżowi. Tak na przykład takie, no, ucałowanie przez papieża Koranu. Prawda? Więc ja mam sporo znajomych muzułmanów i oni byli tym gestem poruszeni. Ale wśród nich najprości muzułmanie, to było w Jordanii, nie mówili, że papież jest muzułmaninem, papież jest jak muzułmanin. Ich szacunek do papieża bierze się z powodu tego właśnie gestu, w którym oni wyrażają własną tożsamość. Czy to jest, powiedzmy, czy ta interpretacja jest nie za daleko posunięta, no to zostawiam to do przemyśleń. Ale sęk w tym, że interpretacji, wyjaśnień, wykładni wymagają także słowa. Jeżeli tego nie ma, to wobec tego zaczyna się nadinterpretacja albo fałszywe interpretacje. Ja myślę, nie chcę rozwijać tego tematu, bo to jest temat na całą osobną rozmowę. To jest sprawa papieskich słów wypowiedzianych w synagodze rzymskiej, które przekręcone w polskim przekładzie, zamieszczony w L'Osservatore Romano i później na rozmaite sposoby przekręcone, prowadziły i prowadzą nadal choćby do takich tytułów, jak mamy tutaj jedną z książek Jan Paweł II i starsi bracia, nawet bez cudzysłowu. Więc wygląda na to, bez cudzysłowu, że Jan Paweł II miał starszych braci w rodzinie. Wiemy, że miał jednego, który zmarł przedwcześnie. Natomiast tu chodzi prawda, o wyznawców judaizmu. Otóż sądzę, czy może inaczej, to czego mi osobiście brakuje, to to, że po 1986 roku, kiedy te słowa pojawiły się po raz pierwszy, właściwie ta katolicka, czy szerzej chrześcijańska teologia judaizmu nie została wystarczająco pogłębiona. I myślę, że najwięcej pod tym względem mógłby dokonać sam Jan Paweł II, pewne, że tak powiem, przesłanki ku pogłębieniu istnieją, bo papież dokonał pewnych dopowiedzeń, ale ogromne znaczenie tutaj jest dla pracy teologów, dlatego że każda papieska wypowiedź nie jest punktem dojścia, tak jak to potraktowano tę wypowiedź o starszych braciach, tylko powinna być punktem wyjścia dla pogłębionej refleksji nad tą wypowiedzią. Temu właśnie służy teologia. I właśnie zabrakło w wielu przypadkach, a ten jest bodaj najbardziej wymowny, zabrakło pogłębienia katolickiej teologii judaizmu. Żeby zrozumieć Jana Pawła II, to trzeba poznać jego życie. W moim odczuciu Karol Wojtyła, pobierając nauki w seminarium duchownym podczas okupacji, nie miał wielu możliwości głębokiej znajomości teologii. Tak jest moje odczucie. Być może było zupełnie inaczej. Wybrał z teologii to, co lubił, co mu się podobało. Tematem jego rozprawy doktorskiej była kwestia wiary w pismach świętego Jana od Krzyża, a więc taki wybór profilowany. I właściwie później ta problematyka teologiczna, ona oczywiście pojawia się w nauczaniu, w kazaniach, oczywiście w homiliach, ale ona zawsze ma profil bardziej duszpasterski. Natomiast Jan Paweł II jawi mi się zdecydowanie bardziej jako, nie chcę powiedzieć filozof, ale ktoś uprawiający filozofię. Zresztą w tym kierunku poszła jego rozprawa habilitacyjna i tego dotyczyły wykłady na Kulu i gdzie indziej. Oraz poeta. Otóż w moim odczuciu filozofia i poezja są dużo bardziej pojemne niż teologia. I dużo bardziej uniwersalne. W tym sensie, że one pozwalają na rozmowę, na dialog, na kontakty, w pewnym sensie bez uszczerbku dla każdej ze stron. Z teologią jest inaczej. Otóż, gdy spotykamy się w tej perspektywie teologicznej, to spotykamy się na płaszczyźnie religijnej tożsamości i tu zawsze wymagane jest pogłębienie. Bardzo daleko idące pogłębienie. A dotyczy to teologii chrześcijańskiej w szczególności. Takich jej aspektów jak chrystologia, pneumatologia, eklezjologia, soteriologia. To były mariologia. To były od samego początku najbardziej drażliwe i stanowiące zawsze przedmiot kontrowersji, nawet w obrębie Kościoła. Daleko bardziej one stanowią przedmiot i zainteresowania, i kontrowersji, gdy spotykamy się z tymi, którzy do Kościoła nie należą i im są dalej od Kościoła, tym rozmaite chrześcijańskie, katolickie wątki teologiczne typu chrystologia, soteriologia, mariologia, tym bardziej są im obce. I myślę, że Jan Paweł II, podejmując mnóstwo inicjatyw dialogowych, zarówno tych w słowach, jak i tych w gestach, myślę, że próbował szukać jakiegoś rodzaju porozumienia, które w pewnym sensie, nie mówię lekceważy, ale omija teologię i te rozmaite trudne, arcytrudne problemy. Odchodzę teraz od nauczania Jana Pawła II, ale dam jeden przykład. Mówi się bardzo często, że chrześcijanie, Żydzi, wyznawcy judaizmu to są religie księgi. I tego rodzaju wątki pojawiały się w komentowaniu papieskich kontaktów z wyznawcami judaizmu czy z muzułmanami. Nie. Chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Mówił o tym wyraźnie, niejako prostując, ale też uściślając ten aspekt Benedykt XVI. Chrześcijaństwo jest religią osoby, religią wydarzenia. My nie czcimy księgi dlatego, że ona jest świętym tekstem. My czcimy księgę dlatego, że za nią, za Biblią, znajdują się wydarzenia i osoby, z których najważniejszą jest Jezus Chrystus. Można by powiedzieć, to widać doskonale w kontaktach z wyznawcami judaizmu. Dla nich w gruncie rzeczy nie jest takie bardzo ważne, czy Mojżesz istniał, ta czy inna postać Starego Testamentu. Oni zakładają, że nie ma co do tego żadnej dyskusji. Dla jednych istniał, dla innych nie istniał, a mimo to, czy dlatego, Biblia stanowi dla nich fundament, dlatego że jest ich fundamentem całościowo ich tożsamości. Dla nas fundamentem naszej tożsamości jest Jezus Chrystus. Biblia jest jakby oknem, które prowadzi do Chrystusa i które pozwala nam Chrystusa należycie zobaczyć. Więc to jest pogłębienie tego, jest niezwykle ważne w kontaktach dialogowych. Jeżeli go brakuje, to zostajemy sprowadzeni na poziom, który można by powiedzieć w pewien sposób bagatelizuje to, co specyficznie chrześcijańskie. I to zawsze będzie budziło u tych, którzy znają teologię i znają Biblię, zawsze będzie budziło wątpliwości, a w krańcowych momentach będzie budziło sprzeciw. Ja myślę, że w spojrzeniu na tę sprawę trzeba brać kilka czynników. Po pierwsze, pontyfikat Jana Pawła II trwał 26,5 roku. To jest znacznie dłużej niż pontyfikaty jego bezpośrednich poprzedników. Dla przypomnienia, pontyfikat Jana XXIII trwał 5 lat, a więc 5 razy krócej. Pontyfikat Pawła VI trwał lat 15, czyli powiedzmy sobie o 40% krócej. I pontyfikat Piusa XII trwał lat 19, ale też nie 26. Do czego zmierzam? Do tego, że ten długi pontyfikat dał sposobność do wielu inicjatyw, do wielu wydarzeń. Po drugie, przypadł on na niezwykle istotny czas, mianowicie przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia. Po trzecie, sam papież przeżywał ten pontyfikat niezwykle intensywnie. I przeżywał go tak do końca. Nawet wtedy, kiedy w widoczny sposób był chory i podejmował pielgrzymki typu do Gruzji czy do Kazachstanu, kiedy widać było, że jest schorowanym człowiekiem, to mimo wszystko właśnie ten trud pielgrzymek i kontaktów z innymi ludźmi podejmował. Z tego powodu liczba tych kontaktów, liczba wygłoszonych przy tej sposobności nauk, liczba gestów jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do innych papieży. Ale czy to była jakaś zasadnicza nowość, jak się to chce przedstawiać, to myślę, że trzeba byłoby wykazać tutaj trochę więcej pokory i trochę więcej rozeznania. Dlatego, że bardzo otwartym papieżem był choćby Jan XXIII. Jego kontakty, chociaż trwał pontyfikat krótko, to jego kontakty też były intensywne. Podróże apostolskie podejmował Paweł VI. Pamiętajmy jednak, że chociaż to jest poprzednik Jana Pawła II, to mimo wszystko świat, w którym żył Paweł VI, Jan Paweł II był odmienny. Paweł VI rozpoczął swój pontyfikat tak na dobrą sprawę kilkanaście lat po II wojnie światowej. To nie sprzyjało podróżowaniu, nie była jeszcze rozwinięta komunikacja lotnicza w takiej ogólnej świadomości, prawda? A mimo to papież był na Filipinach, był w odległych zakątkach świata i, prawda, otwierał Kościół rzymski na świat. Jan Paweł II to podjął. Podjął z niepospolitą intensywnością, ale to nie było nic radykalnie nowego, dlatego że już przedtem to otwarcie się dokonało. Więc myślę, że wysiłek, z którym teraz mamy do czynienia, próbujący usystematyzować, zrozumieć, uporządkować papieskie nauczanie w zakresie dialogu z wyznawcami innych religii, to jest przede wszystkim ustalenie pewnych przewodnich wątków, ustalenie, rozeznanie tych myśli, które są bardzo ważne. Wiele z nich się bardzo często powtarzało podczas różnych pielgrzymek. I konieczność uściślenia i doprecyzowania, czyli konieczność teologicznego spojrzenia na te rozmaite elementy nauczania papieskiego, które podczas tych pielgrzymek i w nauczaniu są obecne. Myślę, że tu nieocenioną pomoc stanowi nauczanie Benedykta XVI. W sprawach, które dotyczą nastawienia Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu, to jest wręcz konieczność. Jeżeli się tego nie zrobi, to tak jak gdybyśmy poprzestali na nauczaniu przed, nie obserwując tego rozwoju, który dokonał się później. No, niestety trzeba powiedzieć, że ta obserwacja odbywa się dość niechętnie, a od kilku miesięcy, od abdykacji Benedykta XVI, od czasu wyboru papieża Franciszka, gdy papież Franciszek jest bardzo często wręcz przedstawiany w swoistej opozycji względem swojego poprzednika, no to refleksja nad nauczaniem Benedykta XVI znów zeszła na daleki plan. A w takim razie zapytam, czy w perspektywie księdza profesora Benedykt i Jan Paweł II to jest raczej kontynuacja, czy są jakieś wyraźne różnice? Nie tylko w kwestii dialogu, tylko... Między obydwoma pontyfikatami widzę ciągłość, brak ciągłości i nowość. I tylko w perspektywie tych trzech nurtów, tych trzech aspektów można mówić, można porównywać pontyfikat Jana Pawła II i Benedykta XVI. Niewątpliwie istnieje ciągłość. I o tę ciągłość Benedykt XVI dbał bardzo wyraziście i z całą pewnością częściej nawiązywał do Jana Pawła II niż papież Franciszek. Mówił o tym nauczaniu, cytował je, przytaczał, a także nawiązywał do samej osoby i pontyfikatu, właśnie eksponując świadomie tę ciągłość. Na tle tej ciągłości tym lepiej widać brak ciągłości w niektórych aspektach. Mianowicie widać wyraźnie, że pewne gesty czy słowa Jana Pawła II wymagają doprecyzowania znacznie głębszego niż to, które było robione za jego życia. I Benedykt XVI tego dokonywał. Tylko to się przedostaje z ogromnym trudem do świadomości w samym Kościele, do świadomości teologów, do świadomości hierarchii itd. Ten właśnie brak ciągłości. Widać pewne aspekty, gdzie papież Benedykt włącza jak gdyby żółte światło. I nie jest to z ujmą dla jego poprzednika, broń Boże, tylko tym bardziej podkreśla ciągłość ich obydwu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przy całym szacunku dla Jana Pawła II Benedykt XVI był, mówiąc tak trywialnie, lepszym teologiem, lepszym znawcą teologii, prawda? A więc głębiej czuł problematykę specyficznie teologiczną. I dochodzi trzeci aspekt, nowość. I myślę, że za mało jeszcze mamy czasu i za mało jesteśmy zainteresowani pontyfikatem Benedykta XVI, by dostrzec rozmaite elementy, rozmaite składniki nowości w jego pontyfikacie. Na czym przede wszystkim polegała ta nowość? Ta nowość była widoczna już w homilii pogrzebowej na pogrzebie Jana Pawła II i nade wszystko stała się widoczna natychmiast po wyborze na Stolicę Piotrową. mi utkwiły, podam jeden przykład tej nowości, mi utkwiły w pamięci słowa Benedykta XVI wypowiedziane do kapłanów. To było w maju 2005 roku, czyli niespełna kilka, 3 tygodnie po wyborze. Spotykając się z kapłanami, Benedykt XVI powiedział mniej więcej tak. Nikomu nie wyrządzamy krzywdy, gdy ukazujemy mu Chrystusa. Jeżeli Chrystus jest największym dobrem, darem naszego życia i jeżeli dla nas On jest ogromną wartością, to jaką mamy pewność, że ci, którzy nie znają Chrystusa, albo którym nie głosimy Chrystusa, osiągają ten sam duchowy komfort. Mówiąc inaczej, jaką mamy pewność, że nie tęsknią za kimś i nie potrzebują kogoś, kogo my powinniśmy im głosić. Myślę, że to jest nowość w stosunku do tego, czego nauczał poprzednik, bo konsekwencja tych słów została wydobyta również przez Benedykta XVI. Ta mianowicie, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich i każdego człowieka. Pamiętamy, że taka w gruncie rzeczy była treść deklaracji Dominus Jezus, ogłoszonej przez kardynała Ratzingera, nie Jana Pawła II, za pontyfikatu Jana Pawła II. Z pewnością akceptacja Jana Pawła II była, ale duch tej instrukcji, duch tego dokumentu, tak na dobre, stał się bardzo widoczny za pontyfikatu Benedykta XVI. Tu trzeba oddać sprawiedliwość Janowi Pawłowi II i powiedzieć, że ostatnie lata jego życia były naznaczone cierpieniem i chorobą. Wobec tego jego świadectwo dawane Chrystusowi to było świadectwo dawane właśnie cierpieniem i sposobem przeżywania tego cierpienia. I w tym świadectwie należy się dopatrzeć tej głębi, której także szukamy, bo było to świadectwo, prawda, dawane na oczach całego świata wierności Chrystusowi. Ale chodzi nie tylko o świadectwa dawane cierpieniem, chodzi, można by powiedzieć, o swoisty drogowskaz w aktualnym posłannictwie Kościoła. Bardzo wymowne były okoliczności śmierci Jana Pawła II. Oglądałem telewizyjną transmisję u siebie w domu z ostatniego błogosławieństwa Urbi et Orbi w Watykanie o 12:00, które wyraźnie wskazywało, że papież jest bardzo ciężko chory. Nazajutrz, czyli w poniedziałek wielkanocny, poleciałem do Rzymu, bo miałem we wtorek po Wielkanocy prowadzić pielgrzymkę kapłanów studiujących w Rzymie do Egiptu, na Synaj, do Ziemi Świętej. Gdy zajechałem, pytam, czy pielgrzymka jest jeszcze aktualna, dlatego że stan zdrowia papieża moim zdaniem jest krytyczny. A tam wielu mieszkających w Rzymie ludzi mówi, no papież nieraz już tak chorował, nieraz tak było, stan był krytyczny, na pewno papież z tego wyjdzie, jeszcze pojedzie, mówią, na Światowy Dzień Młodzieży do Niemiec. Więc jedziemy do Ziemi Świętej, jedziemy. I na drugi dzień rano wyruszyliśmy z Rzymu do Kairu. W Kairze dochodziły wiadomości, że podczas mszy, którą sprawowaliśmy u sióstr, że stan zdrowia papieża się pogarsza. Tam te wiadomości były, wydaje mi się, jeżeli tak można powiedzieć, bardziej realistyczne niż to, co podawano w Polsce. I udaliśmy się na Synaj. To było w piątek, 1 kwietnia. Na Synaju nie było wtedy zasięgu żadnego. I w sobotę 2 kwietnia również byliśmy na Synaju. Więc w nocy z 1 na 2 kwietnia ci kapłani weszli na górę Synaj. Potem był taki dzień odpoczynku. No, nie mieliśmy tego zasięgu i nie wiedzieliśmy w sobotę wieczorem, że papież zmarł. Dopiero kiedy w niedzielę rano wyruszyliśmy spod góry Świętej spod góry Synaj i spod klasztoru świętej Katarzyny w kierunku granicy z Izraelem, to gdy wyjechaliśmy bliżej Morza Czerwonego, to włączyły się telefony i te telefony się rozdzwoniły, że papież nie żyje. Byliśmy zapewne jednymi z tych, którzy jako ostatni dowiedzieli się o śmierci papieża. No i wtedy oczywiście poruszenie, modlitwa. Dojechaliśmy na granicę z Izraelem. Kiedy na granicy tamtejsza służba graniczna dowiedziała się, że to Polacy i dowiedziała się, że to księża, bo zawsze pytają, prawda? To natychmiast puszczono nas bez żadnych formalności, przybijając pieczątki, natychmiast puszczono nas do Izraela. I pracownicy tej służby granicznej szczerze nam współczuli tego, co możemy czuć. A gdy wyszliśmy z granicy i pojechaliśmy w sąsiedztwie dosłownie 600-800 metrów na obiad, wtedy tam był kiosk przed wejściem na teren takiego akwarium. W kiosku były gazety. I pierwsza rzecz to ten sprzedawca, dowiedziawszy się, że to jest Polin, Polska, to wyjął gazetę i daje nam do ręki, żeby ją wziąć do Polski. A na pierwszej stronie tej gazety wielki hebrajski napis Afifior Met. Papież umarł, papież nie żyje. Więc widać było, że bardzo wrażliwi są na to, co my w związku z tym czuliśmy. Dodam jeszcze, że pogrzeb papieża obserwowaliśmy, uczestniczyliśmy w nim w hotelu Eden w Tyberiadzie. To było w piątek. I że właściciel tego hotelu, Żyd pochodzący ze Śląska, wiedząc, że bardzo chcemy przeżyć pogrzeb i transmisję z pogrzebu, na tę okoliczność kupił specjalny duży telewizor. Bardzo duży, z dużym ekranem. I braliśmy udział w tym pogrzebie, braliśmy udział oczywiście dzięki transmisji telewizyjnej. Było wiele łez, wiele wzruszenia, chociaż to było 45-6 księży. A gdy trumna z ciałem papieża została podniesiona i niosący skierowali się w stronę Bazyliki Świętego Piotra, wtedy my wsiedliśmy szybko do podstawionego autokaru i z Tyberiady udaliśmy się do kościoła prymatu Piotra nad Jeziorem Galilejskim. I w momencie, gdy trumna z ciałem Jana Pawła II była składana do grobu, to my modliliśmy się na tej skale, na której Piotr otrzymał władzę pasterską. Byliśmy tam jedynymi wiernymi, bo wszyscy inni, którzy byli w Ziemi Świętej, również oglądali transmisję. I myślę, że to też nie jest przypadek, że 40 kilku kapłanów z Polski przeżywało moment złożenia ciała do grobu, ciała papieża, właśnie tam nad jeziorem Genezaret. Co dla księdza profesora jest takie najważniejsze w pontyfikacie Jana Pawła II? To, że ten pontyfikat miał miejsce, że został wybrany papież Polak. Jest dla mnie znakiem opatrzności to, że sprawował swój pontyfikat 26,5 roku, mimo tego, że strzelano do niego, że był ciężko chory. To jest trzeci co do długości pontyfikat w dziejach Kościoła. I myślę, że sam ten fakt jest najważniejszy w tym sensie, że w nim zawiera się wszystko inne.